Ten temat podesłało mi kilka osób. Na odcinku o długości niespełna pół kilometra drogę przecina 10 torów kolejowych, co skutkuje koniecznością przejazdu przez 6 znaków stop. Część torów prowadzi donikąd, a na innych zapewniono doskonałą widoczność z wyznaczonego miejsca zatrzymania. Zaczynamy na ulicy Ignacego Bernera w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na rozgrzewkę mamy przejazd bez znaku stop. Z jednej strony jest brama, a z drugiej chyba bramy nie ma, ale nie mam pewności. Widoczne są resztki linii bezwzględnego zatrzymania. Według Street View w 2013 roku był tu jeszcze znak stop. Na szczęście teraz go nie ma. Skręcamy w ulicę Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie czeka nas główna atrakcja. Przejazd, stop i tylko jeden tor, który się urywa. Skrzyżowanie, stop i kilka torów. Tu chyba nic nie pojedzie, bo z prawej strony jest ogrodzenie i nie widzę w nim żadnej bramy. Przed tymi torami nie trzeba już się zatrzymywać, bo jest to jeden przejazd. Można powiedzieć, że mamy tu promocję. 3 tory za jeden stop. Teraz jeden stop i jeden tor. I jeszcze raz to samo. Tu znowu promocja. Pokonujemy 3 tory w cenie jednego stopa. I już ostatni przejazd. Oczywiście ze stopem. W ogóle to myślę, że coś takiego to każdy Word powinien mieć na swoim placu. Jest to przecież idealne zadanie do sprawdzenia umiejętności kandydata na kierowcę. Ale czy można coś z tym zrobić? Niestety nie bardzo. Gdy odległość między torami kolejowymi wynosi więcej niż 32 metry, to takie przecięcia traktuje się jako odrębne przejazdy kolejowe. Na tej ulicy odstępy między przejazdami są większe niż 32 metry. Gdyby droga na jakimś przejeździe przecinała więcej niż 3 tory, no to przejazd musiałby być kategorii A. Na żadnym z przejazdów ten warunek nie jest spełniony, więc mamy przejazdy kategorii D. Inną szansą na uzyskanie wyższej kategorii przejazdu byłoby osiągnięcie większego iloczynu ruchu. Ale jest to raczej nie do osiągnięcia w takim miejscu. Nie wnikajmy w szczegóły. Tej kwestii poświęcę osobny odcinek. Zapewne część torów może stanowić infrastrukturę nieczynną i na tej podstawie można by usunąć znaki drogowe. Nie mam tego jak zweryfikować inaczej niż na oko, więc w ciemno napisałem w tej sprawie pismo. I może nawet kilka znaków stop za jakiś czas zniknie. Ale w tym miejscu znaki stop zapewne pozostaną, bo infrastruktura kolejowa wygląda na używaną i niedawno wyremontowaną. Co zresztą zauważyła też Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oczywiście zarządca tej bocznicy mógłby podnieść kategorię przejazdu, ale po co miałby to robić? Moim zdaniem przepisy, które dopuszczają takie przejazdy w takich miejscach, są absurdalne. Przecież tuż obok tych przejazdów mamy zakład, do którego prowadzi bocznica. Nie rozumiem, dlaczego nie można wymóc, aby w takich miejscach, gdzie jakiś pociąg pojawia się sporadycznie, ruch na przejeździe był kierowany przez pracownika kolei albo pracownika zakładu, który jest tuż obok. W sumie nie zdziwi mnie, jeśli i tak ktoś w tym miejscu kieruje ruchem, gdy przejeżdża pociąg. Widocznie w obecnym stanie prawnym na tych przejazdach pozostaje nam grzecznie zatrzymywać się i wyglądać za pociągiem. Wiecie, bezpieczny przejazd, zachowaj spokój i takie tam. No to teraz zobaczcie sobie, jaką widoczność na tych przejazdach zapewniono kierowcom. Tu w sumie jest ok, widać zamkniętą bramę i wystarczy tylko odprawić rytuał zatrzymania przed znakiem. Kompletnie nic nie widać, a kamera jest umieszczona na samochodzie. Kierowca w osobówce siedzi niżej.
przejazd pod kątem ostrym widać jeszcze mniej niż poprzednio. Może trzeba wyjść na tory i sprawdzić, czy nic nie jedzie. Tak, ogrodzenie całkowicie zasłania widoczność, gdy staniemy przed linią bezwzględnego zatrzymania. Czy może ktoś mi wytłumaczyć, po co mam się zatrzymywać, skoro ktoś postawił takie ogrodzenie, abym niczego nie widział? No ale w końcu bez względu na warunki widoczności, gdy prędkość pociągu nie przekracza 20 km na godzinę, a pewnie nie przekracza, to przejazd może być przejazdem kategorii D. A gdy widoczności nie ma, to stawia się znaki stop. Chociaż mamy też taki przepis, zgodnie z którym w obrębie trójkątów widoczności nie sytuuje się obiektów ograniczających widoczność. To dlaczego postawiono ogrodzenie? I to nie tak dawno, bo w 2019 roku jeszcze go nie było. A jak wygląda trójkąt widoczności? Sprawdźmy to w dużym, naprawdę dużym uproszczeniu i przejdźmy od razu do przypadku uzasadnionego warunkami miejscowymi. Czoło pociągu powinno być widoczne co najmniej z odległości 5 metrów od skrajnej szyny. Jest to punkt obserwacyjny A. Na całym odcinku L, począwszy od punktu D. Długość odcinka L wyznacza się z tych wzorów. Jaka jest dozwolona prędkość pociągów? Nie wiem, ale dla 10 km na godzinę i jednego toru pociąg powinien być widoczny z 55 metrów. Zaryzykuję stwierdzenie, że tutaj nie ma takiej widoczności. No a gdy widoczności nie ma, to należy określić prędkość pociągów, przy której są spełnione warunki widoczności. Jestem bardzo ciekaw, ile ta prędkość wynosi w tym miejscu. Chyba musi być bliska zeru. Na razie to tyle z tego miejsca. Choć mam nadzieję, że będzie jeszcze kontynuacja. Dodam, że złożyłem petycję do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w której poprosiłem o przeprowadzenie kontroli w tym miejscu. A na zakończenie chcę podziękować wymienionym osobom za wspieranie kanału.